Wyobraź sobie Anetę. Ma 34 lata, jest po rozwodzie, jest sfrustrowana, bo nie może poznać nikogo, z kim mogłaby teraz wejść w nowy związek. Właściwie całe też jej życie towarzyskie leży, bo odepchnęła od siebie wszystkie swoje koleżanki. Zresztą nic dziwnego. Aneta ma fatalne nawyki komunikacyjne. Z jednej strony jest pewna siebie, przynajmniej na zewnątrz, ale z drugiej strony często narzeka, mówi innym, co mają robić i z łatwością każdego ocenia. Do tego łatwo obraża się o błahostki. Potrafi bardzo szybko wybuchnąć gniewem, jeśli coś jej się nie spodoba. Jest idealnym przykładem toksycznej osoby. A teraz wyobraź sobie, że Aneta jest twoją siostrą i nie tylko nie możesz, ale zwyczajnie nie chcesz się od niej odcinać. Czy jest coś, co możesz zrobić, żeby ją zmienić? Żeby znacznie lepiej zacząć się z nią dogadywać? Możesz powiedzieć jej, że chciałbyś, żeby się zmieniła. Powiedzieć jej, co ci się nie podoba w każdym konkretnym zachowaniu. Po każdej awanturze wypunktować, co zrobiła źle, żeby mogła wyciągnąć wnioski. Czy to zadziała? Niestety nie, to byłoby zbyt proste. Inną opcją jest postawienie jej ultimatum. Albo się zmienisz, albo nigdy więcej nie zaproszę cię do swojego mieszkania, siostrzyczko. Ale obawiam się, że to też nie zadziała. Jest jednak jedna rzecz, którą możesz zrobić, żeby zdecydowanie poprawić waszą relację. Wystarczy, że przestaniesz próbować kogokolwiek zmieniać. Że zamiast skupiać się na jej błędach i zachowaniach, skupisz się na tym, jak ona może się czuć. Co może kryć się za każdym jej zachowaniem? To właśnie zrozumienie drugiego człowieka sprawia, że nagle, w jednym momencie, toksyczna osoba zmienia się w skrzywdzonego i nieszczęśliwego człowieka. Dotkniętego przez życie, pełnego żalu i zaplątanego w błędne koło, z którego nie potrafi się wydostać. Samotnego, cierpiącego, potrzebującego bliskości, której nie może dostać. Zrozumienie może sprawić, że nagle nie widzisz arogancji i wyniosłości, widzisz potrzebę bycia szanowanym i zauważonym przez innych. Nie zauważasz wrogości. Zamiast tego widzisz strach i próbę obrony swojego poczucia własnej wartości. Nie bierzesz do siebie oberg. Zamiast tego słyszysz urażoną dumę i wołanie o pomoc. Nie gniewasz się też o kłamstwa, bo widzisz, że kryje się za nimi strach przed tym, co sobie o niej pomyślisz. Takie podejście do toksycznej osoby jest według mnie potwornie trudne i stanowi ogromne wyzwanie, ale jeśli się go podejmiesz i nie odrzucisz z miejsca tej biednej, cierpiącej osoby, to może ona się stać dla ciebie najlepszym nauczycielem. Tak łatwo jest wymagać zmiany od innych, ale dużo trudniej jest zmienić siebie, złapać dystans i nauczyć się skutecznej komunikacji. Właśnie w tym celu stworzyłem mój najnowszy kurs Doskonałe relacje w 30 dni, który właśnie teraz możesz wygrać. Wystarczy, że w komentarzu pod tym filmem wpiszesz, z kim najbardziej chciałbyś poprawić swoje relacje. Z dziewczyną, przyjacielem, ojcem, a może babcią. Chętnie o tym od ciebie usłyszę. O tym, czyj komentarz wybrałem, dowiesz się już w ten wtorek 23 stycznia wieczorem, sprawdzając komentarze pod tym filmem. Jeśli chcesz zwiększyć swoje szanse na wygranie tego kursu, to zostaw swój komentarz wszędzie tam, gdzie opublikowałem ten film. Czyli na YouTubie, na Facebooku i na blogu jakzdobywać.pl. W każdym z tych miejsc wybiorę jedną osobę, która otrzyma kurs. Premiera kursu Doskonałe relacje w 30 dni odbędzie się już 24 stycznia na stronie doskonałerelacje.pl. Do następnego razu. Robert Marchew.